Cześć, witam Was w kolejny poniedziałkowy poranek 10 lipca 2023 roku. Już w zasadzie drugi tydzień wakacji za nami. Nie wszyscy mają urlopy, niektórzy jeszcze pracują. Mało tego, niektórzy również się uczą, chociaż może wydawać się to niepojęte. To tak, na przykład w Niemczech, w paru landach jeszcze w dalszym ciągu trwa rok szkolny i jeszcze trochę potrwa. To taka tam ciekawostka. No dobrze, to już szybciutko zaczynamy. Wieści modelarskie i wieści ze świata kolei. Wydawało mi się tydzień temu, że nastąpiły już wakacje, taki sezon ogórkowy, że nie ma o czym informować, a tu jak widzicie już mam tych wiadomości na tyle dużo tydzień do tygodnia, że absolutnie to, co powiedziałem, to minęło się z prawdą najwyraźniej. Dobrze. Albo może mam teraz skumulowanie. No dobrze. Na pewno sensacją mijającego tygodnia była prezentacja gotowego modelu SM31 firmy Pico w malowaniu PKP Cargo. Ta prezentacja była na wystawie modelarskiej w Iławie. No i oczywiście polski internet wzdłuż i wszerz obiegły zdjęcia prezentowane przez Pico, ale także też i zdjęcia wykonywane przez obecnych na wystawie. Bardzo dużo, ale to bardzo dużo takich zdjęć się pojawiło, komentarzy i wszelkie komentarze raczej w formie zachwytu nad modelem. Wszyscy nie mogą się doczekać, aż model pojawi się w sklepach, a ten ma się pojawić pod koniec sierpnia. No to cóż, cierpliwie czekamy. Teraz temat Schlesien modele. Tutaj mam wątek EU07. Temat akurat dotyczy dźwięków, od nowa zrobionych dźwięków do tej lokomotywy. Można powiedzieć, jak to gdzieś tam w muzyce przy nowych nakładach płyt bardzo często jakiś taki napis, remaster czy coś takiego i chyba tak należałoby się tutaj odnieść do tych dźwięków. Komentować tak naprawdę dalszego rozwoju w wątkach nie będę, niektórzy z Was to widzieli, natomiast zdecydowanie polecam zapoznać się z tym wszystkim. Jeśli chodzi o nowości takie stricte modelarskie, no to czekamy oczywiście na informacje o tym, aż będą EU07402 będzie w sprzedaży. Kiedy będzie? W każdej chwili. Liczmy oczywiście na to, że dostaniemy to parodniowe przedzenie w czasie, że dnia tego i tego coś takiego w sklepie Model Center się pojawi. A propos właśnie sklepu Model Center, to pewną konsternację przeżyłem, sprawdzając nowości na stronie Acme. Proszę bardzo, akurat jeśli chodzi o lipiec, to pojawiła się nowość, zestaw pociągu Palinuro Express. No i naprawdę przeżyłem konsternację. Model Center, jak sami widzicie. O jaki Model Center sklep chodzi, to już rzuciłem szybko w wyszukiwarkę Google, ale nazwa jest na tyle powtarzalna, no i model, i center, oba słowa, że no niespecjalnie mi znalazło ten sklep, czy po prostu jakiś tam we włoskiej części internetu należałoby szukać nie bardzo. Znalazłem cokolwiek na ten temat, a zresztą no to i tak ciekawostka, zbieg okoliczności nazw, aczkolwiek no, tak jak mówię, jak spojrzałem to pewna konsternacja szybciutko na stronę sklepu, ale nie. Na stronie sklepu tutaj RP Group, pana Piotra Cichocińskiego, czy może pana Roberta Reszki, tego zestawu nie znalazłem. No dobra, idziemy dalej. Kolejne z rodzimych producentów, no AN57 jest rzeczywiście coraz bliżej. Też tak jak ja dzisiaj powitałem w skrzynce wiadomość odnoszącą się do mojego zamówienia, wiadomość trochę niejednoznaczną, ale sugerującą tak jakby przygotowanie przesyłki. Pewnie jest to po prostu jakiś coś tam na zamówieniach klientów. Pewnie coś się stało, coś się odświeżyło i automat
wysłał pewne informacje, tak to interpretuję. No, w każdym bądź razie oczywiście i ja, i wszyscy już się niecierpliwimy na ten model. Nie możemy się go doczekać. I kolejna informacja, tu też w temacie robo M57, akurat na tej stronie zapisałem sobie link, ale chciałem wam powiedzieć, że pojawiła się odnowiona, odświeżona strona. No, szkoda tylko, że tak uboga. Poprzednia strona też była nowa, zrobiona na nowo, szumnie weszła i na początku zaprezentowała się bardzo pozytywnie, z czego jednym z najfajniejszych elementów był katalog modeli wyprodukowanych przez Robo. Bardzo to sobie ceniłem. Może nie był najbardziej przejrzysty, może nie był pozbawiony błędów, natomiast pozwalał sobie co nieco uszeregować informacje, no i też w jakiś sposób informował troszeczkę o przyszłych nowościach. Katalog ukazał się w 2 czy 3 wersjach. Ja przy każdej możliwej okazji apeluję o to do pana Roberta, żeby ten katalog wrócił. Owszem, no nie musi być tam akurat zapowiedzi, nowości, jakichś takich nowych jeszcze niesprecyzowanych. Może one akurat nie są najszczęśliwsze, jeśli się pojawiają w katalogu, a później z niego wypadają. Natomiast to, co było wydane, to naprawdę byłoby super, żeby się to z powrotem pojawiło. Tamten katalog był bardzo dobrą inicjatywą, należałoby go troszeczkę poprawić oraz też nanieść to, co się zdarzyło od momentu jego ukazania się do czasów obecnych i naprawdę to było bardzo pozytywne, że był na stronie, także ja bardzo bym chciał, żeby ten katalog wrócił. A teraz tu już w temacie nowości modelarskich. Zaraz wam pokażę dwie aukcje z eBay. Tego sprzedawcę już pokazywałem w temacie modeli RegioJet i tak wtedy czułem po kościach, że ani chybi minie jakiś czas, kiedy będę musiał pokazać go znowu, kiedy złapię się za kolejny temat. Mówiąc już wprost, jest podobny sprzedawca na polskim Allegro, sprzedawca, który przez wiele osób na forum modelarskim na przykład był w jakiś tam sposób szydzany, wyśmiewany, wytykany. Ja powiem tylko tyle, że staram się być zawsze obiektywny i o ile pewne rzeczy, które kiedyś tego sprzedawcy widywałem, oferowane do sprzedaży, a zwłaszcza tego ceny, no to można się było śmiać, można się było tylko zżymać na to, ile to kosztuje, co sobą to przedstawiało, to powiem też, że niektóre rzeczy, jak przyglądałem się po bardzo słabych, chyba specjalnie zamieszczanych zdjęciach do aukcji, ale niektóre rzeczy wyglądały całkiem rozsądnie i widać było, że osoba, czyli jakieś postępy, technice produkcji tych modeli, to tylko taka luźna uwaga, ja generalnie nie gustuję w tego typu przeróbkach, unikam sposób rozszerzania kolekcji, no ale gdzieś utarło się i pozwolę sobie powiedzieć, bo to do rangi symbolu ten nick Moniczka. I proszę bardzo, mamy też tego typu osobę chyba gdzieś z Niemiec na eBay. Eppertshausen Deutschland, tak? Z tego miejsca jest sprzedawane. I proszę bardzo, mamy wagony PKP Cargo. Czy macie takie wagony PKP Cargo w swojej kolekcji? No zobaczcie, jedyne 50 euro, nie aż tak drogo za zestaw 2 wagonów, no to wprost jest okazja. Oczywiście fikcja, bajka, do tego no jest to zwyczajnie brzydkie, to po prostu widać, że to byle jak wygląda, no ale użytkownik ten, jakbyście przyjrzeli aukcję, ma mnóstwo tego typu numerów w swoich ofertach i tyle. Tu proszę bardzo, mamy aż zestaw 4 sztuk. No, zdolny modelarz zrobi być może z tego wagony z parku towarowego PKP Cargo. Oczywiście żartuję, nie nadaje się to do niczego i
jest to po prostu coś w formie słabiutkiej zabawki, tyle tylko, że toczy się po storach w skali H0, a tak naprawdę jest to absolutnie śmieć modelarski i tak należało, tak to należy skwitować. Gdyby to kosztowało 5 euro, to czy 2 euro, to zabawki dzieciom można by było kupić, ale nie w cenie 20, ponad 20 paru euro za sztukę. Chociaż jak widzicie, przesyłka za darmo, oczywiście pewnie na terenie Niemiec. I to taka ciekawostka, trochę do śmiechu na koniec nowości modelarskich. Pora przejść do informacji ze świata prawdziwej kolei. Tam się obśmiałam z modeli, teraz tu rzeczywiste doniesienia, troszeczkę bym się obśmiał z Deutsche Bahn. Mieszkam w Niemczech, no i to jest tak, kiedyś mi się wydawało, że koleje niemieckie to może są tak jak koleje japońskie, czy jak zegarki szwajcarskie, takie skojarzenie, że musi to być, bo skoro rozwinięte, skoro nowoczesne, skoro taka potęga tutaj stoi, to że muszą te pociągi, wszystko powinno być tip-top, nic bardziej mylnego, przynajmniej w rejonie Frankfurtu. Wiele, wiele razy, zresztą macie to również na moich filmach, przynajmniej na dwóch odcinkach nagrałem sytuację, kiedy pociągi się spóźniały, nie przyjeżdżały, wypadały, komentowałem to szeroko w filmach i rzeczywiście jest to po prostu bzdura na maksa, spóźniają się potwornie, do tego często są podawane nieprawdziwe powody, jakby wprost nagrane powody były, jakiś katalog i nie wiem, system by sobie losował powód, bo raz tak, za 15 minut zupełnie inaczej, bądź wprost prozaiczny, może zresztą w 100% prawdziwy, no bo czemu nie, że pociąg się spóźnia, bo poprzedni się spóźnił. No tak. Coś w tym jest. Deutsche Bahn chcą zmniejszyć opóźnienia dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. No szumnie, ale najbardziej mnie, szumnie to brzmi, najbardziej uśmiałem się, kiedy przeczytałem, że to już z takiego rozwiązania już sieć kolei miejskiej, właśnie S-Bahn, te S-Bahny 423, które ja filmowałem spóźniające się, już korzystają we Frankfurcie nad Menem. Może rzeczywiście, ale jeśli tak, to ja na razie podziękuję za te usługi sztucznej inteligencji, no bo to jest zwyczajnie słabe. Natomiast pewne elementy chyba funkcjonują w jakiś tam sposób. Pewna elastyczność tutaj jest, też byłem świadkiem, nie nagrywałem tego, bo nie wyciągałem aparatu ani kamery, ale teraz wam opowiem szybciutko o jednym zdarzeniu. Było to wprost we Frankfurcie i chyba na... albo na stacji S-Bahn oczywiście, Hauptbahnhof, albo... Tak, dokładnie to było na tej stacji. Odcinek nagrałem, ale nie tej sceny, nagrałem po prostu wyżej na peronach stacji dalekobieżnej, ten zobaczycie w swoim czasie. Już na S-Bahn, jak wracałem do domu, okazało się, że wsiadłem do pociągu, pociąg nie odjechał, miałem gdzieś nie podjechać do stacji Frankfurt-Höchst i się później przesiąść we właściwy dla mnie. Nie odjechał, dlaczego? Chyba spóźnił się, miała być zmiana maszynisty, akurat dokładnie na tej stacji. Maszynista, nowy maszynista nie przyszedł, no i stary czekał z pociągiem, aż jego zmiana nie przyjdzie. I tu płynnie sieć zareagowała na to, że pociąg stoi. Wszelkie inne zaczęły, nie doznały dużego opóźnienia, tylko zaczęły być podstawiane pod inne perony, kierowane na inne tory. I tu mam wrażenie, że rzeczywiście mogła zadziałać sztuczna inteligencja, było to płynne. Ale tego nie wiem, zgaduję taka tam historyka. Przechodzimy do innych tematów, inne na razie wiadomości międzynarodowe. Tu już troszeczkę z Polskiem. Regiojet planuje jeździć z Kijowa do Berlina przez Polskę, ale tylko w tranzycie. No i pytanie, którędy? Czy Warszawę? Chyba raczej nie, no ale informacja całkiem ciekawa. Nie wpuszczają drzwiami, to próbuje wejść oknem. Zawsze jak już będzie jeździło, to później będzie ciut łatwiej, jednak może wystarać się o to, żeby pociąg się zatrzymywał tu czy tu, żeby można było wejść, kupić bilet. Tak to poniekąd, tak się poniekąd stało chyba z pociągami z Przemyśla, chociaż może się mylę, a
żołnierze wydarzenia, które się zdarzyły na początku ubiegłego roku. Zwyczajnie RegioJet pomogły, choć oczywiście ani RegioJet, ani Ukraińcy, ani Czesi pewnie by sobie tego nie życzyli, żeby musiało do tego dojść w taki sposób. Teraz Austriacy kupują piętrowe EZT KIS od Stadlera. Tu wizualizacje, jak będą wyglądały w malowaniu Range. Do tej pory może ze dwa razy widziałem te pociągi. Żadnej lokomotywy nie sfotografowałem. Mam dwa nie najlepsze zdjęcia pociągów, ale myślę, że jeszcze to przede mną. Jeszcze uda mi się złapać w obiektyw te pociągi. Kto wie, może nawet w tym. Teraz dalej. Tu już coraz bliżej tego rynku polskiego. Tu jest informacja gdzieś nawet nie z serwisów kolejowych, spoza serwisów kolejowych. Tak naprawdę to podpowiedziała mi to komórka, która pewnie jestem przekonany na 98%, słucha tego, co mówię, śledzi moje zainteresowania, bo pokazuje nie tylko to tematy pokrewne temu, co wyszukuję w internecie i po prostu sprawdzam, czytam, ale również to, co mówię, a w internecie nie szukam. Coraz więcej mam przesłanek, że tak się dzieje. Niestety, wszystko nas tutaj szpieguje. To pewnie to sporo mogliby się na ten temat powiedzieć, ale dobra. Wróćmy tu do meritum. Telefon podpowiedział mi taką informację, prezes PKP Cargo, rozważamy przeprowadzanie akwizycji na Bałkanach. Co to by miało być, to chyba z treści artykułu niespecjalnie wynika, co by miało być przejęte, ale na pewno informacja jest elektryzująca i kto wie, może się rzeczywiście zrealizuje, że ten tylko polski, nie tylko czeski, który już mamy w modelach, ale niedługo gdzieś dalszy bałkański. Cargo Unit jeździ po Rumunii, to czemu PKP Cargo mogłoby też gdzieś tam nie jeździć? Nie wiem, o których kraj chodzi, ale no, na południu. SMK na 250 km na godzinę, PKP PLK otrzymały ofertę na szlifowanie. Nie mogę się doczekać, kiedy sfilmuję pendolino zasuwające z tą prędkością. Wielokrotnie przy torach byłem, kiedy właśnie coś 250 km na godzinę jedzie, nagrywałem wam odcinki, pokazywałem, no wrażenie jest niezłe i chciałbym też pendolino w takiej akcji zobaczyć. Chociaż może nie będzie wcale łatwo sfilmować, może po prostu dostęp do torów będzie dosyć mocno utrudniony, bo prędkość. Kwestie bezpieczeństwa są tu cholernie ważne. Jest przetarg na odbudowę linii do Korpacza, pociągi wrócą na pracę po ponad 20 latach. Ten rejon ma zielone światło, rejon Polski i w ogóle tego typu linie to mnie naprawdę bardzo cieszy każda taka informacja. Każdą taką informację przyjmuję z radością. Szybka kolej aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta ruszy od 2027 roku. No i tu jak człowiek czyta, jak to szumnie brzmi, no azić, ale no Trójmiasto, no to wiadomo, Gdańsk, Gdynia, Sopot, szybka kolej aglomeracyjna, tu właśnie mamy też na myśli SKM z tego miasta, mamy na myśli SKM z Warszawy, czy coś. No, człowiek się zastanawia, o co chodzi. Lechów, Zielona Góra, Nowa Sól. Kolej aglomeracyjna połączy 8 gmin zamieszkałych przez 240 tysięcy. Nie jest to specjalnie dużo, ale znowu, przed chwilą powiedziałem, że mnie każdy taki tam, jak się odbudowywane, cieszy. Także i tutaj trzeba powiedzieć, choć no tak troszeczkę z lekkim uśmieszkiem komentuję ten artykuł, to w sumie, jeśli tak jest potrzebna i przyczyni się do rozwoju, czemu nie, też mnie to bardzo cieszy i muszę zmienić ten uśmieszek, zmniejszyć,
skreślić i przedstawić to pozytywnie. Orlen, Coltrans i Lotos z kolei połączone to też informacja, która obiegła dosyć gorąco internet, znamy nową nazwę. Będzie to po prostu Orlen. I jak to z artykułu czy z komentarzy można się dowiedzieć, było to już wiadome, już były pewne spekulacje na ten temat po targach za południowymi granicami Polski, gdzie była zaprezentowana lokomotywa wodorowa, tak oznaczona, ale wtedy było jeszcze cicho, a teraz już ta informacja poszła oficjalnie. Nowy przewoźnik kolejowy będzie się nazywał po prostu Orlen. Bo to też była też informacja o rebrandingu całego koncernu z PKN Orlen na Orlen S.A. O ile dobrze w zasadzie też informacja nie tyle kolejowa, co ogólno-biznesowa. I wydaje mi się, że to wszystko się wpisuje w strategię marki, która dzieje się, jest realizowana na rynku europejskim przez Orlen już od jakiegoś czasu. Również w niemieckiej telewizji parę miesięcy temu pojawiły się reklamy reklamujące Orlen. Orlen na rynku niemieckim obecny jest od dawna, żebym czegoś nie pokręcił, bo to jest wszystko z pamięci, to jeszcze z czasów, kiedy w Niemczech nie mieszkałem. Kojarzy mi się, że kiedyś Orlen chyba kupił, przejął część sieci stacji Aral. Aral, wią część przejął British Petroleum. Była to na tyle silna marka, że BP nie zdecydowało się zrobić rebrandingu Arala na BP. Tak jest silnie zakorzeniona w niemieckim tutaj krajobrazie. I Aral do tej pory istnieje, oczywiście z silnymi akcentami BP. Tam to BP jest na drugim miejscu tutaj podkreślane. Jest to po prostu Aral BP. A ta część, którą kupił Orlen, mówię to tak, mówię z pamięci, oni musieli rebranding zrobić. Zrobili rebranding stacje benzynowe Orlenu w Niemczech, to sieć stacji Sta. Ale nie wiem, czy teraz jest rebranding na Orlen, bo żaden stary nie ma w swojej okolicy, nie jestem w stanie tego obserwować. Nie są to zbyt częste stacje w Niemczech. No ileś ich tam jest, ale być może nie w moim rejonie. Nie wiem, czy one dokonały, czy tam dokonał się rebranding. W każdym bądź razie kiedyś był Star troszeczkę reklamowany w mediach, a teraz była akcja tutaj. Ale szczerze mówiąc, o co dokładnie chodzi, co tam jest więcej, jaka jest strategia, nic na ten temat nie wiem. Tylko tyle, że teraz wszystko zaczyna się to jakoś mi układać w głowie w logiczną całość. No dobra, to też tu coś mi się nie otworzyło, może się teraz otworzy. PCC Intermodal uruchamia elektryczne, uruchamia? Nie, no tak, no PCC Intermodal dostał parę nowych traksów, serię 388. Alstom dostarczył 4, no już nie Bombardier Trax, tylko Alstom Trax 3 MS. Na razie takie zdjęcia, myślę, że z czasem pewnie zyskają barwy charakterystyczne, filmowe, te malowane, granatowe. Teraz będzie duża seria doniesień na temat PKP Intercity, więc postaram się to bardzo szybciutko, po prostu wam tylko zarysować. Znajdziecie artykuły, doczytacie. No tutaj, czy obsługa międzynarodowych pociągów PKP Intercity musi znać angielski? Znak zapytania. Oczywiście, że tak, takie jest moje zdanie. Mało tego, tam rzecz dotyczy komunikacji z personelem, rzecz dotyczy zapowiedzi. Dla mnie to niewyobrażalne, żeby w pociągach międzynarodowych obsługa nie znała języka obcego. Angielski powinien być podstawą, a dodatkowo w przypadku pociągów jeżdżących do Niemiec, które jeżdżą tak gęsto i tak dosyć silnie jesteśmy związani z Niemcami, jeśli chodzi o połączenia kolejowe, to moim zdaniem powinny znać również i niemiecki, przynajmniej w stopniu takim, że jeśli nie potrafimy czegoś więcej wytłumaczyć, to po prostu po to, żeby zgrabnie po niemiecku powiedzieć, że porozmawianie może po angielsku.
w takim razie, ale dla mnie jest to po prostu podstawa. Jakby nie było, już jesteśmy w Unii blisko 20 lat i po 20 latach PKP i Intercity miało czas na to, żeby w takich pociągach zatrudnić personel znający język obcy. Chyba dalej nie ma co, w każdym bądź razie, jeśli jesteście na szkolnej, uczcie się języków jak najwięcej języków i jak najwięcej poznawajcie języki. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne i w życiu Wam się na pewno przyda. I tu artykuł, ciekawostka, tak naprawdę troszeczkę zaskoczony czytając dzisiaj rano ten, kiedy pożegnamy pociągi TLK, coś, z czego nie zdawałem sobie sprawy, że rzeczywiście podaż, katalog pociągów TLK się zmniejsza, zastępowane są przez pociągi IC i to TLK, czyli twoje linie kolejowe, dawne tanie linie kolejowe, czy może po prostu powinno być PLK, przestarzałe linie kolejowe, czy przez PTLK, przestarzały tabor linii kolejowych PKP i Intercity, żartuję sobie oczywiście, ale generalnie pociągi TLK, jedną z cech charakterystycznych jest również używany tabor, te stare wagony, które sukcesywnie odchodzą do lamusa i tu jak wypowiedział się ktoś z PKP Intercity, wiceprezes, to w perspektywie 2-3 lat ciągi, może nie jeśli chodzi o nazwę, ale realizowane takimi starymi składami wagonowymi gdzieś tam znikną z krajobrazu. One są zastępowane na szczęście nie tylko, nie wyłącznie przez EZT, ale przez modernizowane dawne wagony i stąd ja jestem w miarę spokojny, choć oczywiście całe zestawy modeli Pico i Rodo już wkrótce, za 2-3 lata, no, nie będzie można tymi modelami zestawiać tego, co widzimy na torach, bo takich wagonów, jakie modele dostarczają nam obecnie Robo i Pico, już na torach zwyczajnie nie będzie. I to też jest taka informacja modelarska, którą warto sobie gdzieś tam układać powoli w głowie w tej perspektywie 2-3 lat. Kompremu, chodzi o wagony 102A Lux, o ile dobrze pamiętam z lektury artykułu. Artykuł jest, przedstawia nieco kontrowersji na ten temat. Cóż, czekamy na rozwój sytuacji, jak, co z tym będzie. KP Intercity, co z nowymi wagonami, puszkulami i starymi P08, to jest taki artykułik porządkujący troszeczkę te informacje, ale tak naprawdę i już są kolejne doniesienia na ten temat. Istotny jest na przykład los 8. Uspokaja pan Gonta, że pozostaną w spółce, będą kursować z pociągami i prawdopodobnie przejdą one prace serwisowe we własnych zakładach renta. Się, że dziewiątki są naprawiane w Idzikowicach i to chyba był ten tytuł też właśnie, że odroczono przetargu, a tu już kolejny pojawił się w sumie parę naprawiane w rentach. To wszystko o jednym temacie. Teraz tu PKP Intercity ma 6 z 12 nowych flirtów, także te flirty powoli trafiają do służby w PKP City, to wszystkie właśnie takie informacje tutaj dotyczące napraw starego, wymiany starego taboru, wchodzenia nowego, to wszystko zwyczajnie w City się dzieje i dobrze, że się dzieje, chociaż troszeczkę szkoda tego starego taboru, który chodzi do lamusa, jeszcze bym to zatęsknił. A tu też ciekawostka. Nie mogę powiedzieć, że nie miałem świadomości tego, bo wcześniej nie miałem świadomości, nie informowałem Was o tym, że tankowe M57 pojawiają się na Śląsku, aczkolwiek informacja do mnie dotarła
wprost z pierwszej ręki od Rolanda, dzięki Rolandzie, który mi po prostu podesłał zdjęcie takiego mazowieckiego M57 sfotografowane właśnie gdzieś na Śląsku i to z oznaczeniami oklejone właśnie jako koleje śląskie czy coś, co dla mnie był, co zdjęcie dla mnie było szokiem. No i tutaj M57 zmodernizowane właśnie seria AKM na Śląsku. A co do jeszcze nie MM57, to kolei mazowieckich, to podpisały z Alstomem umowę na naprawę wagonów piętrowych Twindex, dawniej Bombardier Twindex, ale jak wiemy, Alstom przyjął jakiś czas temu tą część kolejową. To Alstom, dawny Bombardier, będzie to naprawdę. Które uznawałem za nowe, nowoczesne, ale po prostu czas szybko minie i już naprawa tego. Nowość. Sprawdzimy, jaki pociąg obsłuży konkretne połączenie kolei mazowieckich. Miałem cichą nadzieję, że może będzie podane, która konkretnie jednostka. Żaden, a tu nie chodzi w zasadzie tylko o typ. Czy to będzie M57, które M57. Przykład Field. Czy to istotne, czy to jest Bayer? Mi się wydaje, że to jest dosyć istotna informacja. Pytanie, czy składy są porównywalne? No oczywiście, że nie są porównywalne, no, mają podobne barwy, ale pewnie komfort podróżowania w różnych jednostkach jest różny. No ale można by się zastanowić, komu jest to potrzebne. Chcę po prostu dojechać na miejsce. Trudno, nawet jeżeli będzie bardziej duszno czy coś. Ale jeśli na przykład jednostki różnią się tym, czy mają stojaki na rowery, albo ile mają miejsc, no to wydaje mi się, że dla wielu osób może to być istotna informacja, że na przykład za moment podjedzie, a czy inaczej, że za 25 minut podjedzie skład, który ma, nie wiem, 6 miejsc na rowery, ja to tak podaję przykładowo, zgaduję, bo nie wiem ile ma, czy na przykład może wyjść na połączenie za, nie za 25, a za 40 minut, gdzie będzie 30 czy 40 miejsc na rowery, bo jest większa szansa, że do tego pociągu wsiądziemy. Stąd może znaczenie rzeczywiście praktyczne ten Bayer będzie miał. PGE zapowiada drezynę na wodór. Już przechodzę do ciekawostek. Drezyna na wodór, kiedy jeszcze nie ma dobrze rozpowszechnionych pociągów, lokomotyw, a jednak ma sens. Jak najbardziej ma to sens. Zmiana napędu spalinowego na wodorowy, to po prostu będzie się wszędzie odbywało, we wszystkich rodzajach taboru poruszającego się na polskich, nie tylko polskich, kolejach. No cóż, sam jestem ciekaw, co to będą za drezyny, jak będą wyglądały i kiedy pierwsze gdzieś tam sfotografuję. I już końcówka. Ciekawostki też taka troszeczkę kontrowersyjna, sieci wąskotorowych, jak wyglądają te kolejki wąskotorowych w Kanczuzę. Chodzi o Przeworską, o ile dobrze pamiętam. Na kolejni tej miało zdarzenie chyba ze 2 lata temu powódź. Rozmyła spore odcinki torów, prosty, zniszczyła, musiało być odbudowane, a tutaj też jest temat stacji kolejki i co tu dużo mówić. No pokażę wam te zdjęcia, ja jeszcze coś się nie ładuje, słabo się tutaj dzieje. Teraz załadują. Już mi się teraz coś załadowało. Ja wam pokażę te zdjęcia i powiem tylko tyle. Szczerze mówiąc, mam bardzo mieszane uczucia i może to jedno zdjęcie, resztę sobie zobaczycie, już nie będę tu walczył, czemu mi się ta strona nie otwiera. No, co tu dużo mówić. Wygląda to poniekąd słabo. No, czy takiego obrazu kolei wąskotorowej oczekujemy, czy nie dało rady zrobić to jednak troszeczkę bardziej klimatyczne, a nie jak nowy przystanek gdzieś tam
w sieci BLK na linii normalnotorowej. No, wolałbym, żeby taka przyszłość kolei wąskotorowych, żeby tak nie wyglądała. Bo no cóż, peron jednak bardziej do mnie trafia, taki swojskiego, no, ziemnego, drobiastego peronu. No cóż, ale może tak to powinno wyglądać, chociaż no mówię, no może pewnych rzeczy można by tutaj uniknąć, czy pewne rzeczy zrobić ładniej, jak choćby ta tutaj nieco to wszystko szpecąca, na odnowiony budynek kolejki. Okej, tu nie mam pytań, ale to wszystko tak mi się wydaje, że ciut za bardzo tą nowoczesną koleją trąca to, znaczy trąca, to jest po prostu nowoczesny obraz kolei i obrazu tego nawet lekko tylko łagodzi to, że tu widzimy, że to jest rzeczywiście wąski tor, ale też taki wąski tor na podkładach betonu. No cóż, no tylko należy mieć nadzieję, że to dłużej przetrwa i rzeczywiście przysłuży się do temu, żeby ta kolejka jeszcze przez dziesiątki czy setki lat funkcjonowała, żeby została zachowana, żeby przetrwała, ale no, mam mieszane uczucia co do wyglądu tej kolejki. I kolejna jeszcze ciekawostka wąskotorowa, to jest, też podaje Zakić, kto wynalazł tą informację gdzieś na czeskim portalu kolejowym, gdyby trzeba było to jakoś przetłumaczyć na język polski. Czy dotyczy w każdym bądź razie, no już teraz nie przypomnę, ale koleją wąskotorową gdzieś po czeskiej stronie coś niebywałego, właśnie transgraniczna kolej wąskotorowa. No cóż, ciekawostka, bo nic specjalnie jakoś ważnego pewnie kolejowo-transportowo, niekoniecznie ciekawostka, ale czegoś takiego obecnie chyba nie ma, a czy kiedykolwiek. No cóż, to sobie wynajdziecie artykuł, w razie czego tu choćby po tym adresie pieczołowicie przepiszecie, przetłumaczycie list. Koniec imprez. Odbyła się impreza w Iławie, odbyła się impreza też w Grabowcu. Pewnie nie jest to najszczęśliwsze, żeby impreza same weekendy. Wydaje mi się, że to jest na tyle oddalona była, że zdecydowanie niespecjalnie ze sobą może to konkurowało. Gdzie Zielona Góra, gdzie. Czemu to zatrzymałem akurat sobie? Chyba, a już wiem z jakich powodów. Znowu, tu się kolega zarejestrował na forum modelarskim, żeby pewnie poinformować o tej wystawie, ale no właśnie, z czterodniowym wyprzedzeniem że jest wystawa, raczej nie pomaga zaplanować, raczej nie wróży to specjalnego sensu takiej wystawie już nie tylko, że kolidujący termin z tak dużą i ważną wystawą, ale samo to, że coś takiego się zdarzy. Apeluję do wszystkich odpowiednio wcześniej, żeby informacje dało się rozpropagować w internecie. No dobra, i to są chyba wszystkie tematy, które na dzisiaj przygotowałem. Długo, zdaje mi się, wyszło, bo naprawdę sporo było do omówienia. No to cóż, połowa lipca, niedługo kolejne nowości PIKO trafią do sklepów, mają trafić coś tam, chyba ET21 lokomotywy na koniec lipca. Może od roku trafi wagon PKP Intercity, ale to będzie o czym mówić za tydzień czy za 2 tygodnie. Życzę Wam udanego tygodnia, spokojnych wakacji, umiarkowanych upałów. Odpoczywajcie bezpiecznie, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć.